kanale Kroniki Łuczykija. Wracamy po dłuższej przerwie, nie było nas bardzo długo, musieliśmy nabrać sił, jest nas dwóch, są po dwa jajka, więc w tym momencie nagrywamy dla was kolejną puszkę, pierwszą oczywiście zwaną racją żywnościową, jak to nazwaliśmy serię na kanale, a dzisiaj na palnik bierzemy bigos z mięsem, kiełbasą i boczkiem wędzonym firmy Top Food albo Tap Food. Jak mówić, tak mówić, kaleczymy angielski na każdym kroku, jesteśmy Polakami. I co można powiedzieć o tej puszce? Militarny element w sumie, który możemy zakupić w sieci Stonka czy Biedronka, kto jak nazywa, tak nazywa, w bardzo popularnym markecie, w którym można kupić świeżaki, w tym momencie słodziaki, to nie jest reklama. I mamy jeszcze naszą ozdóbkę filmową, którą zakupiłem za całe 3 zł, bo nie umiem odpalać ogniska, więc wiecie, kupiłem ognisko gotowe. Widzicie, jak XXI wiek pomaga człowiekowi? Ale nie przedłużając, otwórzmy sobie nasz pakuneczek. O. Pachnie ładnie. Moment, stanę, aż stanę, pokażę. Dobra. Pachnie jak kapusta. Jest już chociaż tyle dobrze. Na zimno spróbujemy. Co my tu mamy? O kurwa, ale kwaśne. Dobra, nie przedłużajmy. Bierzemy rondelek. Stary, my tego nie zjemy, to jest kwaśne. Ale może po podgrzaniu będzie trochę mniej. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, już nie będę ten, bo zaraz powiedzą, że wydrapię z metalem. Sama puszka, ile ona ma? 800? Panie kamerzysto, proszę później sprawdzić, ile to ma dokładnie. To też niech sobie tam wisi. I standardowo będziemy podgrzewali na kucheneczce Burdeswery. Tylko nie wiem, czy pogoda nam pozwoli dobrze dzisiaj zjeść. Z tego faktu, że jest bardzo wiecznie, zimno, piździ. Coś mi przymarzło do krzesła, na którym siedzę. I użyjemy trochę więcej kostek i nie będziemy się bawili krzesiwem, bo na ostatnim filmie widzieliście, że krzesiwem odpalać te kostki to jest dance macabre, nie? A zaraz zobaczymy. Ręce mi skostniały, będę się musiał o to ogrzać. Dwie kostki. O! Zimno wieje. O! Bardzo survivalowe warunki, musimy znaleźć wersalkę. Pan wersalka. Za szybko. Nie, będzie problem z odpaleniem. 2 hours later. Walka o ogień. Walka o ogień. Odpal się, proszę. Zaczyna działać, bo mnie parzy w rękę. O. Rozdupiłem kostki. Dobra, na razie niech się pali tak o. Dobra. Wrzucamy cegiełeczkę. Niech się pali. O, nareszcie. Mamy ogień! Jest! Udało się, przeżyjemy. Albo coś podpalę. O. Jak to fajnie mieć w końcu. O, niech się trochę... Dodajemy trochę wody? Czy nie? Może tą kwasowość też zabijemy. A to zrobimy teraz szybkie cięcie. Już wywalczyliśmy ogień, więc możemy sobie w spokoju to ugotować. Później zobaczycie, jak na 4 kostkach Cosmos? Esbit, przepraszam. Na 4 kostkach Esbit podgrzejemy to. O kurde, za duży płomień się zrobił, przypali nam się. Dobra, cięcie. Widzimy się po około 20-minutowej przerwie maksymalnie. I żeby podgrzać to jedzenie do jakichś cieplejszych temperatur, tak żeby
wiecie, móc się lekko ogrzać przy tej kulawej pogodzie, to musieliśmy zużyć 7 do 8 kostek paliwa Elsbit. Kurde, co się... Nieważne. I tak, nasze danie, powiem szczerze, na początku było kulewsko kwaśne, jak było zimne. Teraz jak już się podgrzało, to wszystko się praktycznie zmieszało, co tam jest. Patrzcie, jak fajnie paruje, już pomalutku. Nie wiem, czy to widać ładnie na kamerze. Już się zaczyna robić fajnie, to danie nie jest aż takie... Już nie jest kwaśne, to jest najważniejsze. Poczekamy jeszcze dosłownie, nie, już możemy nakładać. Więc za chwilę zaproszę kamerzystę i będziemy oceniali nasze danie. Więc już zaprosiłem naszego kamerzystę Mateusza. Cześć. I będziemy jeść, będziecie patrzeć, jak jemy, jak te brudne świnie na dworze. Dokładnie się usypimy. No, już usypiliśmy 4 razy stół i prawie go podpaliliśmy. I tak, jemy na szybko, z tego względu, że to jest letnie, nie ciepłe, więc tak, jemy, kto żywcie, jemy. To są pogodę. Jedz. Jezu, jak to właśnie. Nie mamy chleba. I to był nasz błąd, że nie wzięliśmy chleba. Strasznie kwaśnie. No. Teraz czapkę sobie tam. O. Widzę sznureczek przy szkawie. No to będzie. Ja sobie go zawsze ubieram. O właśnie, z tyłu. O Boże. Od spodu już jest zimno u mnie. Trzeba szybko jeść. Powiem tak. Jakby nie tak kwasowość, to było eleganckie. Ale jest dobre. Tego dużo mięsa jest w stosunku do fasolki. No to w ogóle nic nie było. W fasolce to było 4 kawałki chyba na nas wszystkich, czy 5. Nie wiem, musicie się cofnąć do filmu o fasolce. A tutaj jest dużo. Nawet są kawałki kapusty, zobacz. Takie duże, wiesz, niepocięte. Maszyna sobie nie poradziła. Bez chleba tego nie jedzie. Nie. Chleb, wafelki ryżowe, suchary, jakieś ciastka. Cokolwiek, żeby nam zapychało kubki smakowe. Jest strasznie kwaśne. Znaczy, strasznie kwaśne to było jak zimne, bo teraz to jest po prostu kwaśne, bo jest kapusta kiszona. Znaczy migos. No nie tak. Czy ja wiem? Nie, dla mnie go to za kwaśne. Do wódeczki jak naraz. Mogliśmy wziąć wódeczkę. Akurat zimno jest, byśmy się ogrzali. A warunki te survivalowe. Dobra, pewnie widzowie robią się głodni. Nie no, jemy do końca. Nie widzą, że nas stać, że nie wyrzuciliśmy. Aż tak? Aha. Patrz, jak mi się ręka trzęsie. Mogliśmy coś trzeba wziąć, bo jest zimno. Aż mi lecą szmarki, nie? Często, ja my tu jemy. Zimę będziemy też nagrywać, nie? No, w zimę to wiesz. Ognisko ten, szwedzkie z tyłu za nami będzie się palić. Powiem szczerze, nie wiem, czy jestem głodny, ale jem, bo jestem głodny. Masło maślane. Ludzie mówią, że wszystko mi smakuje, ale to jest strasznie kwaśne. Zobaczcie, ile jawsza mają, a ile on. No dla mnie jest za kwaśne. Ja wolę ostre rzeczy. Ale kwaśne tak średnio. Nie wiem, co ty liczyłeś. Proszę. Masz siere. Co? Aha, bo ty się wycierałeś. To było na wizję, prawdziwy facet, zobacz na harkach i w ogóle, nie? A nie wiesz, czy ja tam nie wyplułem, nie? I dezynfekować domestosą twarz, czekajcie. Nie no, że nie, dobra. Dobra. Tak, ja zjadłem całą swoją porcję. Ja Mateusz, nie wiem, czy będzie jeszcze walczył, czy nie. Będziesz walczył, czy co odpuszczasz? Wiem, czy czekasz na grochówkę? Zobaczymy. Dobra, no, ale tak, powiem, jeżeli chodzi o smak, ja bym dał takie solidne 6 albo 5,5. Ja daję 5.
Jest bo... na 10. A ja dam 5,5 uczciwie, bo jest strasznie kwaśne. Aż to gadle. Aż mam właśnie takie kwasowość. Zgagowe poczucie, jakby się miała zacząć zgaga. Ale z kolejnych plusów to dałbym solidne 9,5 za ilość mięsa. Czyli za dużo. Za dużo, ale na ogólnie na całość? Tylko na całość, na całość. Czemu? Jak mówisz, że kwaśne. Ale nie, mnie nie chodzi o całość, że ja oceniam, że no, całość 5,5, tylko za ilość mięsa. Bo w fasolce mieliśmy 4 kawałki kiełbasy, a tu miało, ja samym swoim miałem 5 kawałków kiełbasy, plus jeszcze ten boczek i te kawałki mięsa. Dobra, to się zgadza. To ilość to mięsa zgadza. Jest o wiele więcej niż w fasolce, więc jeżeli jesteście mięsożercami i nie jesteście wege i innymi jakimiś tam roślinożercami, to polecamy, ale... Ogólną ocenę? Ogólną ocenę to ja bym dał tak 6 i to taką naciąganą 6, ja. Powiem szczerze, bo ja, jeżeli chodzi o samą ilość składników, to jest 9,5, jeżeli chodzi o smak, to jest 5,5, a jeżeli chodzi o ogólny, mielibyśmy to wszystko zsumować i powiedzieć, wiecie, że nie dzielimy nic, że na kategorię i podkategorię to 6 i jest zjadliwe, jakbym naprawdę był głodny, to bym to zeżarł, nie? W sytuacji survivalowej, znaczy preferencji. Najeźdź się. Nie no, najeźdź się tym najesz, nie? No ale... Tylko, że kwaśne i trzeba coś teraz... popić. No lepiej wódeczką. Albo mieć chleb. Albo mieć chleb. Nie wzięliśmy, nie? No zawsze możemy zagryzać ziemią. Albo korą brzozy. No nic, bo... no. No to co? Jeżeli jedliście puszeczkę Top Food, albo jak to się nazwiecie, to dokładnie, zostawcie łapkę w górę, że taka pusta jest idealna, to daj łapkę w dół. I daj komentarz, czy ci się podobało i czy... Ale czego idealna? No nie wiem, no bo niektórzy bardzo uwielbiają kapustę. No dobra, tak no więc dobra. Widzimy się w następnych materiałach, trzymajcie się i to jest cześć. Mateusz. Cześć!